Na jednym z poprzednich filmów pokazałem taki zasilacz laboratoryjny, który zbudowałem na bazie chińskiego modułu zasilacza sterowanego cyfrowo. To było coś takiego. To był taki śliczny chiński moduł zasilacza, który bardzo ładnie wyglądał. Miał bardzo ładny wyświetlacz kolorowy. Parametry wszystkie ustawiało się z klawiaturki. No tylko, że miał jedną podstawową wadę. Zepsuł się. A zepsuł się dlatego, że takie coś nie miało prawa działać dobrze przy tych parametrach. To znaczy przy takim napięciu i przy tym prądzie wyjściowym 5 A. To był moduł zasilacza bazujący na przetwornicy impulsowej. Dlatego też postanowiłem to wyrzucić i zaprojektować własny zasilacz, który będzie zasilaczem liniowym, a więc zapewniającym bardzo dobre parametry, zwłaszcza jeżeli chodzi o czystość napięcia wyjściowego. No i właśnie zaprojektowałem od podstaw taki zasilacz, jaki tutaj widać. Zaprojektowałem i zbudowałem. Podczas projektowania przyjąłem kilka podstawowych założeń projektowych. Pierwsze założenie to było oczywiście takie, że ten zasilacz musi mieć dobre parametry, czyli dobrą stabilność napięcia wyjściowego przy pracy w trybie stałonapięciowym i dobrą stabilność prądu wyjściowego przy pracy w trybie stałoprądowym. Drugim założeniem to było założenie takie, że musi być absolutnie niezawodny. W żadnych warunkach pracy, w żadnych stanach pracy nie ma prawa się to urządzenie zepsuć. I w każdym stanie pracy, w każdej temperaturze, w dopuszczalnym zakresie musi działać dobrze. I trzecie założenie to było założenie, że układ musi być możliwie jak najprostszy, bez żadnych wodotrysków. Ma to być układ całkowicie w 100% analogowy. No i te wszystkie założenia projektowe udało mi się osiągnąć i zbudować taki właśnie zasilacz, jak tutaj widać. Ja go pokażę tutaj najpierw płytę czołową. Po kolei co tu mamy? Tutaj mamy wyłącznik wyjściowy, wyłącznik w ogóle zasilania, wyłącznik główny. Następnie mamy diodę pokazującą obecność zasilania. Następnie dioda zielona pokazuje pracę w trybie stałonapięciowym. Ta dioda czerwona pokazuje pracę w trybie stałoprądowym. Natomiast ta dioda i ten wyłącznik to jest dioda i wyłącznik, które wyłączają mi napięcie wyjściowe. To się czasami przydaje, jak trzeba szybko odłączyć od układu, który jest podłączony, napięcie, to żeby nie manipulować tutaj, nie odkręcać tych zacisków, to po prostu zrzucamy tego switcha na dół. Ta dioda zaczyna mrugać, pokazuje nam, że napięcie wyjściowe, tutaj mam na tym mierniku mam napięcie wyjściowe, to mamy prąd wyjściowy, jest wyłączony. Jak sobie załączymy, to mamy napięcie wyjściowe, tutaj ten miernik i to nam pokazuje. Następnie mamy dwa potencjometry regulacji napięcia, ustawienia napięcia wyjściowego. Tu mamy regulację zgrubną, tu mamy regulację dokładną. I następnie dwa potencjometry regulacji ustawienia ograniczenia prądowego. Też regulację zgrubną i regulację dokładną. Następnie mamy mierniczek, no to są bardziej wskaźniki niż mierniki, bo to są takie, powiedzmy, tanie chińskie wskaźniczki. Zresztą to widać, że to są 3 cyfry. Więc to jest taka tylko orientacyjne pokazanie, jakie jest napięcie ustawione, no ale to całkowicie wystarczy. Jeżeli chcemy precyzyjnie ustawić napięcie, no to musimy sobie podłączyć woltomierz zewnętrzny, no i tutaj już mamy
pomiar prawidłowy. Następny wskaźnik pokazuje, jaki jest ustawiony prąd wyjściowy, ograniczenie prądowe. Układ oczywiście działa w ten sposób, że po przekroczeniu zadanego prądu układ przechodzi do pracy w trybie stałoprądowym, w trybie źródła prądowego. No i trzeci miernik to jest miernik, który pokazuje nam, jaki jest rzeczywisty prąd wyjściowy płynący z zacisków do obciążenia. No i tutaj oczywiście zabezpieczenie po stronie górnej transformatora głównego sieciowego i zabezpieczenie po stronie dolnej tego transformatora. Teraz tak, obudowa jest oczywiście, tak wygląda, metalowa. Z tyłu są radiatory. Jeden radiator to jest radiator taki z procesora, do którego jest przykręcony mostek prostowniczy, główny. Ja oczywiście projektując tą konstrukcję założyłem bardzo duże zapasy, bardzo duże marginesy bezpieczeństwa, ponieważ tak jak mówię, jednym z podstawowych założeń projektowych było to, że cała konstrukcja, całe urządzenie ma być absolutnie niezawodne. Dlatego ten zasilacz, nie powiedziałem podstawowej informacji. Ten zasilacz umożliwia ustawienie napięcia wyjściowego w zakresie od 0 do 30 V i ograniczenia prądowego w zakresie od 0 do 5 A, czyli maksymalnie możemy z tego zasilacza wyciągnąć 30 V, 5 A. Ja tutaj ustawiłem pewien zapas, także ja mogę to napięcie ustawić do 32 V i prąd do 5,5 A, no tak żeby tu nie pracować na granicach. Więc tak jak mówię, wszystkie tutaj elementy są policzone z bardzo dużym zapasem. No i pomimo tego, że zasilacz jest 5-amperowy, mostek jest tutaj 50-amperowy. Ponieważ to różnica w cenie między mostkiem o mniejszym prądzie, a takim to jest niewielka, więc tu nie ma żadnych powodów, żeby takiego mostka nie zastosować. Tym bardziej, że tutaj zastosowałem duże pojemności wejściowe, więc ten prąd rozruchowy, prąd udarowy jest duży. Natomiast tutaj mamy, to jest oczywiście, tak jak powiedziałem, zasilacz liniowy. Nie ma tutaj żadnej części impulsowej. Jest to zasilacz w 100% liniowy, w związku z czym tutaj mamy tranzystory. W stopniu regulacyjnym pracują dwa połączone równolegle tranzystory MJ15003. To są tranzystory, takie niezłe byczki. Każdy z tranzystorów ma prąd kolektora maksymalny 20 A i moc strat dopuszczalną 200 W. Na upartego dałoby to radę zastosować jeden tranzystor, ale tak jak mówię, w skrajnych warunkach pracy, przy dużej temperaturze chciałem mieć duży odstęp, duży zapas do krzywej SOAR tych tranzystorów, tak żeby one w każdych warunkach pracowały, miały zapewnione bezpieczne warunki pracy i duży zapas. Oczywiście tranzystory są połączone równolegle przez tutaj takie rezystory wyrównawcze w emiterach. One mają stosunkowo dużą wartość, 1/10 ohma. To też dla bezpieczeństwa, dla tego, żeby zapewnić równomierny rozkład prądów. Każdy radiator ma tutaj przykręcony wyłącznik termiczny, który w przypadku przekroczenia temperatury radiatora powyżej 100 stopni po prostu odłącza zasilanie. Nie chciałem się bawić w żadne układy procesorkowe, jakieś takie delikatniutkie. Nie, to ma być konstrukcja absolutnie wytrzymała, absolutnie niezawodna i działająca w każdych warunkach. Dlatego są zwykłe, ordynarne, chamskie wyłączniki bimetalowe, które na 100% w każdych warunkach zadziałają. Teraz pokażę, jak to wygląda w środku. Zdejmiemy sobie obudowę.
środku konstrukcja wygląda w ten sposób. A, jeszcze jedna istotna, informacja. Przy tych prądach, przy tych napięciach, gdyby było na transformatorze głównym jedno uzwojenie główne, no to w przypadku zwarcia moc strat na tym no byłaby bardzo duża. I czy przy pracy z niskim napięciem wyjściowym i przy dużych prądach na tych tranzystorach regulacyjnych odkładałoby się duże napięcie, w związku z czym moc strat byłaby bardzo duża. Dlatego też zamówiłem taki transformator, to był transformator wykonany na zamówienie. On ma, to jest transformator o mocy, toroidalny o mocy 200 VA i ma cztery niezależne uzwojenia 9-voltowe. I w zależności, tutaj jest układ, jest oczywiście, wsadziłem tutaj powiedzmy procesor do tego całego układu. Ten procesor steruje tym zespołem czterech przekaźniczków, które załączają odpowiednią ilość uzwojeń tego transformatora w zależności od tego, jakie jest nastawione napięcie na wyjściu, tak żeby zapewnić możliwie najmniejszą różnicę napięć na tych tranzystorach regulacyjnych. Także mamy transformator toroidalny z odczepami. Odczepy są, znaczy to są cztery niezależne uzwojenia. Uzwojenia są załączane tymi przekaźniczkami sterowanymi procesorem. Ten transformator pracuje na mostek Greca, taki 50-amperowy. I tutaj mamy kondensatory filtra. Tutaj pojemności nie żałowałem. Jest 6 pojemności, każda 4,7 mF. Także mamy prawie 30 mF pojemności filtrującej. No i to nam zasila cały układ. No i tutaj mamy płytkę główną, na której są na wszystkie układy, czyli napięcie zasilania plus 12, minus 12 V, jeszcze plus 5 V do zasilania procesora, źródło napięcia odniesienia, wzmacniacze błędu. Tutaj mamy pomocniczy transformator, który zasila nam cały ten układ pomiarowy. To też polepsza, dla polepszenia stabilności, ponieważ przy obciążaniu głównego transformatora, gdzie napięcie nieco się zmienia, tutaj na tym transformatorze to napięcie jest stałe. Ono oczywiście przez dodatkowy mostek Greca zasila nam stabilizatory plus 12, minus 12, które zasilają cały układ pomiarowy. No i też dla zapewnienia odpowiednio dobrych parametrów stabilności zrobiłem tutaj taką, widzimy, płytkę wyjściową, na której jest bocznik pomiarowy, bocznik pomiaru prądu, tutaj kondensatory, elementy wyjściowe, czyli kondensatory filtrujące, dioda rewersyjna przeciwprzepięciowa, no i sprzężenie zwrotne dla pomiaru prądu i dla pomiaru napięcia. Dla pomiaru napięcia jest brane bezpośrednio tutaj z zacisków, tak? Natomiast sprzężenie zwrotne dla pomiaru prądu jest brane bezpośrednio z tego bocznika pomiarowego. Cały układ jest tak, cała konstrukcja jest tak zaprojektowana, żeby wszystkie obwody prądowe, żeby to nie przechodziło przez tą tutaj, powiedzmy, płytkę drukowaną. To jest oczywiście zrobione wszystko na płytce uniwersalnej, ponieważ no, to jest konstrukcja prototypowa i nie chce mi się, nie mam czasu bawić się z trawieniem płytek, wierceniem i tak dalej. Natomiast na płytkach uniwersalnych to jest z punktu widzenia technicznego jak najbardziej poprawny montaż, jest to porządnie, solidnie zrobione, także działa to wszystko bardzo dobrze. Tu musiałem jeszcze dowinąć do tego jedno uzwojenie. Zapomniałem o jednej rzeczy, no więc musiałem dowinąć uzwojenie, które właśnie zasila mi tutaj procesor, który steruje tymi przekaźnikami. No nie będę wchodził w szczegóły techniczne, no tak to musiało być zrobione. Także tak wygląda cała konstrukcja
Od środka. Tu jeszcze muszę wymienić potencjometry, bo tu są potencjometry takie z długimi ośkami, zwykłe chińskie takie badziewne, więc muszę kupić porządne potencjometry z krótką osią, jakieś markowe, jakiegoś Wiszaja czy Pichera czy inne tego typu. Tu sobie zamkniemy tą obudowę. No i tak to wygląda. Tak, więc tak jak mówię, tutaj regulujemy sobie napięcie. Możemy sobie regulować napięcie od zera. Ustawiamy sobie, powiedzmy, zgrubnie. Powiedzmy tam jakieś 11,5 V. No i tu sobie tym potencjometrem regulacji dokładnej ustawiamy tam napięcie, jakie potrzebujemy. Natomiast tutaj ustawiamy sobie prąd zadany, tak? No płynie nam w tej chwili 1,5 ampera, tak? Ustawmy sobie tutaj jakiś prąd zadany, powiedzmy 1,82, płynie nam 1,5, tak? No i tutaj dioda świeci się, pracujemy w trybie stałonapięciowym. No i teraz najedźmy sobie z napięciem w górę, tak? No i zapaliła nam się dioda przejścia w tryb pracy stałoprądowej, tak? No ponieważ przekroczyliśmy prąd zadany, tam 1,82 ampera, tak? No i widzimy, że tutaj jest 1,82 ampera, tak? Możemy sobie napięcie ustawić na maksa, tak? No, nie przekroczy nam, nie pójdzie nam bardziej w górę, no ponieważ prąd jest przekroczony, tak? Jeżeli teraz podjedziemy sobie prądem w górę, tak? O, aż dioda zgaśnie. O, dioda zgasła. Teraz jesteśmy w trybie pracy stałonapięciowej. No i mamy tutaj ustawione w tej chwili ograniczenie prądowe na 3 ampery. Płynie nam prąd 2,8 ampera, tak? No i napięcie nam podskoczyło, tak? Także tutaj bardzo, bardzo ładnie cały układ działa. Jeżeli chodzi o parametry, to parametry są naprawdę, naprawdę dobre. Przy pełnym obciążeniu tego układu stabilność napięcia w funkcji właśnie obciążenia, czyli od obciążenia, od zero obciążenia, od zerowego obciążenia do pełnego obciążenia, no to jest gdzieś w rzędu maksymalnie, napięcie wyjściowe spada maksymalnie o 10 mV. Znaczy to jest gdzieś około tam, powiedzmy, tej 0,01–0,02%. Także to jest bardzo dobrze. To jest tak jak w przypadku fabrycznych zasilaczy i to dobrych zasilaczy. Natomiast bardzo fajne jest też, jeżeli chodzi o napięcie wyjściowe, to ono jest naprawdę bardzo czyste. Przy pełnym obciążeniu wartość RMS napięcia szumów i różnych zakłóceń to jest gdzieś, waha się w granicach, powiedzmy, 2,8 do 4,8, maksymalnie gdzieś do 6 mV. Czyli przy pełnym napięciu wyjściowym i przy pełnym obciążeniu wartość skuteczna napięć zakłócających, napięć szumów, to powiedzmy, nie przekracza gdzieś tych 6 mV.